poprzez między innymi prasę, nowiny do mieszkańców, że nasza fundacja chętnie po prostu przejmie tego typu pamiątki po nieistniejącej już społeczności żydowskiej. Także otrzymaliśmy także i od pani Anny Tofiluk, i pan Andrzej Weres przekazał, i pan Eugeniusz Antoniuk. I właśnie posiadając te cztery macewy, które zostały zamienione po wojnie, bo to wykonane były z piaskowca jako koła szlifierskie do szlifowania kos, noży, a obecnie walające się gdzieś pod stodołą czy w innych takich miejscach, żeby je odpowiednio przywrócić tutaj na cmentarz żydowski, skąd one zostały wywiezione, i żeby po prostu jakoś godnie tutaj powróciły z powrotem w to miejsce, skąd zostały zabrane. No a jeszcze powiem może, dlaczego zostały zabrane. W czasie okupacji niemieckiej w 1943 roku, po likwidacji getta,